Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy nowego food vloga. Mogłabym powiedzieć, że dzisiejszy dzień zapowiada się dosyć luźno, chociaż mimo tego, że nie muszę lecieć do pracy, to mam ogromną ilość rzeczy do załatwienia. Za moment lecę na pocztę, mam do wysłania mnóstwo paczek z rzeczami dla Was, ponieważ ostatnio robiłam wyprzedaż na moim Instagramie. Muszę też odebrać przesyłkę, która do mnie przyszła i leży na poczcie od wczoraj. Podjechać w kilka miejsc, podjechać do banku, potem czeka mnie praca przed komputerem. Także dziś totalny luźny outfit, spięte włosy, delikatny makijaż i zaraz zabieram się za robotę, ale wcześniej pokażę Wam oczywiście, co jadłam dzisiaj na śniadanie. A na śniadanie będzie dzisiaj pudding chia z wiórkami kokosowymi na mleku kokosowo-ryżowym. Przygotowałam go sobie wczoraj wieczorem, wstawiłam na całą noc do lodówki i mam już gotowy. Nie wiem, czy wiecie, ale wiórki kokosowe zawierają najwięcej błonnika, jeśli chodzi o warzywa czy owoce i warto z nich korzystać, ale oczywiście przy tak dużej dawce błonnika trzeba też pić dużo wody. Także do tego puddingu dodam sobie jeszcze świeże jeżyny i wszystko posypię rodzynkami, żeby było nieco słodsze. Nie wiem jak u Was, ale u mnie przygotowania do jesieni pełną parą, zarówno kosmetycznie, zabiegowo, jak i od wewnątrz. A skoro dzisiaj mamy food vlog, to tak pomyślałam, że Wam pokażę, co właśnie odebrałam z poczty. Moje ukochane, ulubione saszetki kolagenowe Chi. Tutaj jest ta wersja 6000 mg w saszetce. Zobaczcie, jak przepięknie są one teraz pakowane. Kuracja, którą znowu zaczynam, zrobiłam sobie małą przerwę w okresie wakacyjnym, ale tak jak wspomniałam, wracam teraz do moich ulubionych, ukochanych nawyków i tak się, słuchajcie, zastanawiam, czy chcielibyście, żebym pokazała Wam, jakie suplementy będę przyjmować na jesieni, w zbliżającym się okresie. Zrobiłam już sobie wszystkie badania, wiem co i jak, od czego mam zacząć, już praktycznie kompletuję to, co będzie mi potrzebne, także dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście może film na ten temat, albo post na blogu. A dziś na lunch będę przygotowywać, jak ja to mówię, michę szczęścia, czyli opiekane, zapiekane warzywa. A widzicie, tutaj mam już pokrojonego w kostkę batata, jest cukinia pokrojona w krążki, papryka, mam też awokado, przyprawy, z których będę korzystać, czyli ostra papryka mielona oraz papryka słodka wędzona, sól, odrobinę oliwy i zaraz pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście już sobie rozgrzewam piekarnik do 200 stopni. Bazą mojej michy szczęścia będzie świeży szpinak. Pokroiłam sobie również ogórka małosolnego. Prawie skończone warzywa na szpinaku, ogórek małosolny. Do tego świeże awokado z odrobiną soli i pieprzu ziołowego i jeszcze coś. No oczywiście jajko sadzone, którego nie może tutaj zabraknąć. Słuchajcie, taki lunch mogłabym jeść codziennie, naprawdę. Polecam Wam zrobić sobie taką grillowaną michę szczęścia i korzystać ile się da.
Zabieram się teraz za zrobienie ciasta bananowego i do przygotowania będzie mi potrzebna mąka żytnia i mam tutaj jedną szklankę mąki, pół szklanki mleka, 1/3 szklanki brązowego cukru i 1/3 szklanki oleju rzepakowego, do tego jeden dojrzały banan, jedno jajko, 1 łyżeczka proszku do pieczenia i oczywiście maliny. Zaczynamy od rozgniecenia banana. Możecie to zrobić przy pomocy widelca, bo kiedy banan jest świeży, to wtedy bardzo ładnie nam się rozgniata. I dodajemy teraz wszystkie mokre składniki. Jak widzicie, mam już tutaj wbite jajko. Przygotujcie sobie keksówkę wyłożoną papierem do pieczenia, nastawcie piekarnik, rozgrzejcie go do 180 stopni i zobaczcie, moja konsystencja ciasta jest już gotowa. Teraz dodam część malin do tej właśnie konsystencji, a resztą malin posypię wierzch ciasta. Przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika mniej więcej na pół godziny. I gotowe, kochani. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się moje ciasto bananowe z malinami. Jeszcze tylko teraz je opruszę cukrem pudrem i będziemy mieć na wieczór. Teraz przygotować jakąś popołudniową przekąskę i będzie to oczywiście zielony koktajl ze szpinaka, gruszki, jeżyn i śliwki. I do niego dodatkowo dodam też jagody suszone plus odrobinę wody. Miał być zielony, a wyszedł taki, powiedziałabym bardziej fioletowo-czerwony, ale za to smakuje przepysznie. Kochanie, co robisz dzisiaj na kolację? Pastę kogutce. Czyli makaron z dynią. I widzicie, tutaj już jest odrobinka, dosłownie odrobinka oleju rzepakowego. Do tego maleńka pokruszona papryczka chili i pokrojony w kostkę jeden ząbek czosnku. Podsmażamy te oto składniki i dodajemy też odrobinę pietruszki. Musicie też oczywiście obrać, oczyścić, umyć, pokroić dynię, bo to jest nasz najważniejszy składnik dzisiejszego dania. No i teraz wrzucamy dynię. Będziemy ją podsmażać. Quanto tempo? Lo facciamo rosolare un pochettino. Quanto tempo? 3-4 minuty. 3-4 minuty podsmażamy. A kiedy już dynia nam się podsmaży, zalewacie ją wodą i będziecie ją teraz gotować tak mniej więcej przez 20 minut. 25 minut, aż zobaczycie, że dynia robi się miękka i ona wam się tak naprawdę rozpuszcza. Czyli Massimo mówi, żebyście spróbowali, mieszali co jakiś czas i sprawdzali, czy dynia nam się już tak zmiękła. A, no dobra, i dodajemy jeszcze trochę soli. A teraz co robisz? Non c'ho la pasta mista, che la compriamo a Napoli, allora spezzo gli spaghetti. Tak, czyli tłumacząc na polski, Massimo łamie teraz spaghetti na takie małe kawałeczki, ponieważ nie ma takiej w sprzedaży w Polsce takiego makaronu, który nazywamy pasta mista, czyli miks różnego rodzaju makaronów, więc to jest nasz taki sposób, rozwiązanie do tego dania. To jest taki jak widzicie, samo. Połamane spaghetti. Adesso buttiamo la pasta. No i teraz dokładnie mieszamy. E lo si deve fare, piano piano si secca l'acqua dentro. Tak, czyli teraz będziemy gotować makaron właśnie w tej naszej zalewie dyniowej. Pomału, pomału woda nam będzie odparowywać i zrobi nam się taka gęsta, fajna pasta con zucca. No i patrzcie, jak to pięknie wygląda. Guarda, è diventato crema, guarda. Crema proprio è diventato, guarda. Jak to mówi Massimo, cremoso.